defying death. Policjant ucieka przed pijanym kierowcą. Oto policjant Kenneth Lewis, który jest członkiem policji dopiero 3 miesiące. A oto Diane Biggers, która jest alkoholiczką i uczy dzieci w szkole, jak się zdrowo prowadzić. Oficer Lewis był zmuszony zeskoczyć z mostu, by nie zostać przygniecionym, kiedy pani Biggers uderzyła w samochód. Policjant prowadził rutynową kontrolę nieco po północy. Pani Biggers z kolei robiła to, co każdego piątku, czyli dużo piła, zanim wsiadła w samochód i pojechała do domu. Jest całkiem możliwe, że nie widziała radiowozu zaparkowanego na poboczu i dającego znaki kogutem. Uderzyła w zaparkowany samochód i prawie zmiażdżyła policjanta. Na szczęście policjant zdążył przeskoczyć przez murek, a auć! 9-metrowy upadek spowodował pęknięcie aorty i złamanie miednicy. Pani Biggers została oskarżona o jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku i chyba spóźni się na poniedziałkowe zajęcia w szkole.